Witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Szanowni Państwo, szanowni Tarnobrzeżanie, tak jak wspomniałem w poniedziałek, spotykamy się dzisiaj, abyście Państwo zobaczyli, iż kolejne grupy, kolejni Tarnobrzeżanie udzielają mi poparcia jako kandydatowi niezależnemu, kandydatowi apolitycznemu, łączącemu wszystkich Tarnobrzeżan. Spotkaliśmy się tu już dwukrotnie. Mieliście Państwo okazję zobaczyć i usłyszeć poparcie partii politycznych. I tak jak ostatnio mówiłem, Szanowni Państwo, każdy mieszkaniec naszego miasta ma prawo do posiadania swojego zdania, ma prawo do swoich poglądów politycznych, ma prawo należeć do partii politycznej. Każdy. Prawo w Polsce tego nie zabrania. Tak samo jak i nie zabrania udzielania poparcia kandydatom, którzy są bezpartyjni i niezależni. Szanowni Państwo, Szanowni Tarnobrzeżanie, ja po raz kolejny dziękuję za to poparcie, bo wierzę, że w historii Tarnobrzega zdarzyła się chyba po raz pierwszy taka sytuacja, w której 6 partii politycznych, nie liczę stowarzyszeń, nie liczę innych ugrupowań i nie liczę zwykłych Tarnobrzeżan, którym jestem cały czas wdzięczny za poparcie, które od nich płynie. Pierwszy raz zdarzyło się coś takiego, że 6 partii politycznych popiera jedną osobę. Bardzo serdecznie dziękuję przedstawicielom tychże partii. No i żeby nie przedłużać, Szanowni Państwo, pozwolicie, że poproszę, aby to Państwo dzisiaj mówili, bo oni są dzisiaj najważniejsi. Ja tylko otrzymuję to poparcie. Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Ewa Gortych. Jestem przedstawicielem, przewodniczącą Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Tarnobrzegu. Nasza partia postanowiła poprzeć pana Darka Bożka na kandydata. Jest to człowiek, który nam gwarantuje stabilizację, pełny dialog, równowagę i przede wszystkim myślę, że możemy po prostu po ludzku się dogadać. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Paluch Katarzyna, jestem koordynatorem Stowarzyszenia Inicjatywa Polska na Barbary Nowackiej, na Tarnobrzeg i Powiat Tarnobrzeski i my jako stowarzyszenie udzielamy poparcia panu Dariuszowi, ponieważ jest to osoba, która potrafiła zjednoczyć cały świat polityczny i niepolityczny. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej głównego kandydata do zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Tarnobrzegu, pana Dariusza Bożka. Nazywam się Władysław Stępień, jestem radnym wojewódzkim Polskiego Stronnictwa Ludowego i wieloletnim posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mieszkańcem Tarnobrzega. Serdecznie Państwa w tym miłym momencie pozdrawiam. Jestem upoważniony przez kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego, zarówno wojewódzkie, jak i regionalne, aby przedstawić formułę poparcia, bezwarunkowego poparcia dla kandydata na prezydenta Tarnobrzega, pana Dariusza Bożka. PSL popiera tą formułę szerokiej współpracy, aby platforma wspierająca kandydata, a później prezydenta, mogła ułatwiać realizację celów, na które Państwo, mieszkańcy Tarnobrzega, oczekują. Naszym zainteresowaniem jako ludowców jest również, są osiedla wiejskie, gdzie pracują na ziemi nasi członkowie bądź sympatycy. Chcielibyśmy, aby miasto, zarówno miejskie osiedle, jak i wiejskie, współdziałały ze sobą dla lepszej przyszłości. Chcę również powiedzieć jako Władysław Stępień, że dla mnie kandydatura pana Darka Bożka jest kandydaturą wyjątkowo trafną i będę robił wszystko i Państwa też o to proszę, aby ten człowiek wygrał wybory. Wtedy nie będzie w Tarnobrzegu kłótni, nie będzie wojen, nie będzie politycznej kompromitacji, tylko będzie praca i szacunek dla naszych mieszkańców i dla rozwoju naszego pięknego Tarnobrzega. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz chciałbym podziękować przedstawicielom partii oraz inicjatywy
za to, że wspieracie Państwo mnie, ale wspieracie także listy Razem dla Tarnobrzega. Drodzy Państwo, z tego miejsca chciałbym poprosić o wsparcie również tych, którzy razem ze mną idą do wyborów samorządowych, kandydatów na radnych. Ta nasza inicjatywa, która rodziła się tutaj w kwietniu, inicjatywa Razem dla Tarnobrzega, przynosi już efekty, jednoczy ludzi, jednoczy tych, którzy chcą w Tarnobrzegu zmian, ale chcą także porozumienia, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Realizacja tego porozumienia, realizacja tych celów, które ja sobie założyłem i założyli sobie również radni, którzy będą szli razem ze mną, to konieczność wsparcia, wsparcia również listy. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz proszę, apeluję do wszystkich tych, którzy będą głosowali na mnie. Wesprzyjcie Państwo również listę Razem dla Tarnobrzega. Bez tych ludzi jeden prezydent będzie miał bardzo trudno, aby zrealizować wszystkie cele, które sobie założył, które Państwo sobie też założyliście. Razem możemy bardzo dużo zrobić. Wesprzyjcie naszą listę, a efekty, obiecuję, będą dosyć szybko. Tak jak powiedziałem na pierwszej konferencji, nie zawiodę moich wyborców. Dziękuję jeszcze raz. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, zapraszam. Ja mam jedno pytanie. Powiedział Pan w liczbie mnogiej, że popierają Pana stowarzyszenia, a na razie tylko zaprezentował Pan jedno Kukiz15. Czy mógłby Pan wymienić, jakie stowarzyszenia Pana popierają? Jeżeli mogę odnieść się do tego w nieco innej formule, to bardzo proszę, dlatego że nie chciałbym z tego miejsca mówić bez obecności, czy bez tego, że osoby, które w tych stowarzyszeniach są, popierają mnie, ale nie chciałbym tego zrobić tutaj, w tej akuratnej chwili, bez ich obecności. Bo myślę, że elegancko jest wtedy powiedzieć o poparciu, kiedy ci ludzie stoją obok mnie, a bez ich obecności chciałbym, żeby także pewnego rodzaju, może nie pewnego, żeby elegancja zagościła w Tarnobrzegu. Właśnie również w ten sposób, żeby nie mówić o nieobecnych, bo to nieeleganckie. Jeżeli Państwo pozwolicie, chciałbym się jeszcze odnieść do jednego, do pytania, które padło kilka dni temu odnośnie problemów komunikacyjnych. Z tego miejsca ja bardzo proszę, apeluję wręcz do władz naszego miasta o to, aby zainteresować się bliżej ulicą Gruntową, która jest w tej chwili rozjeżdżana. Być może służby miejskie powinny pojawić się na tej ulicy, pilnować porządku i nie powodować, że między innymi nasi seniorzy nie mają możliwości nawet przejścia lub przejechania tą drogą. Jeżeli ktoś nie wierzy, zapraszam. Godzina 15:30, ulica Gruntowa. Zresztą, Szanowni Państwo, do mnie również taki apel właśnie z ogródków działkowych wpłynął. Stąd mój dzisiejszy apel. Dziękuję bardzo serdecznie. I do zobaczenia w tej formule najprawdopodobniej po raz ostatni, a kolejne, myślę, propozycje do Państwa wpłyną, zobaczycie. Myślę, że Tarnobrzeżanie będą także zainteresowani kolejnymi spotkaniami, trochę w innej formule. Dziękuję bardzo.